Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. Dzisiaj chciałem wam pokazać, co się pozmieniało w mojej sieci LAN, bo się parę kwestii zmieniło. Niedużo, większe zostało to same co było, ale niektóre rzeczy się zmieniły w mojej sieci. Tak jak zacznijmy od access pointa zewnętrznego. W tym miejscu jest access point zewnętrzny. Wcześniej miałem tutaj taki patent, że miałem antenę taką pasywną, zewnętrzną do kullą, która była podłączona kablem koncentrycznym pod wejście SMA do starego routera. I niestety z tej anteny zewnętrznej miałem bardzo słaby zasięg. Wystarczy, że poszedłem za to drzewo, zasięg ginął. Było to spowodowane tym, że ten router, co był na strychu, widzieliście to w pierwszym odcinku z sieci LAN, w tym co ostatnio nagrywałem, w ostatnim odcinku. Co nagrywałem całą sieć. Tam na strychu był router. Niestety ten router bardzo mało mocą nadawał i nie było zasięgu, więc zlikwidowałem ten stary router. Ja go kupiłem nowego, ale stary model. Rezygnowałem z tej starej anteny, co dostałem od kogoś. I tutaj w tym samym miejscu założyłem access point zewnętrzny. Jest to access point zewnętrzny, taki sam jak tam na magazynie. Czyli jest to TP-Link EAP110 Outdoor. Do niego jest doprowadzona skrętka internetowa. Z szafy rack zasilacza na strychu jest wzięty kabel zewnętrzny żelowany. Jest zarobiona końcówka. Kabel przełożyłem przez taki plastik. Nie wierciłem się przez ścianie, tylko mamy tutaj takie obudowę dachu plastikową, to się przewierciłem. Access point jest zamontowany na tym samym uchwycie, co tam ta stara antena. I teraz już mam zasięg na całym tym podwórku, czy całe to podwórko plus przy bramie mam zasięg, więc ten access point się tutaj sprawdza. Tamten się nie sprawdza, ten się sprawdza. Access point jest na 2-4 GHz, ma dwie anteny, no i tu jest zasięg. Zaraz pójdę wam pokażę w szafie rakowej, jak jest połączony zasilacz POE do tego. Dobra, jesteśmy na strychu. Pokażę wam, gdzie ten access point jest. O, przepraszam, zmęczyłem się. Po schodach biegłem. Ten access point... Ten access point zewnętrzny znajduje się tam, po drugiej stronie ściany. Tam jest przywiercone. Doprowadzona jest do niego skrętka kategorii 5 żelowana, zewnętrzna. I tak, w odcinku sieci LAN tutaj stał router. Ja ten router wywaliłem, bo nie chciał działać i ten kabel, co szedł do tego routera, przełożyłem i wpiłem do access pointa. Kabel jest tu połączony, tutaj idzie górą, górą. Jeżeli chodzi o łączenie przewodów, to są różne sposoby. Można użyć albo założyć końcówki, zrobić złączkę, ale można też zastosować złączkę kronowską. To jest dobre rozwiązanie. Przewód idzie tutaj w korytku, idzie tutaj i tu wchodzi do serwerowni, do szafy rack. Też się tutaj trochę pozmieniało, bo tak. Trochę się pozmieniało, bo doszła półka. Dołożyłem półkę, dlatego że tą półkę wykorzystałem sobie na zasilacze. Mamy tutaj dwa zasilacze POE. Jeden z nich jest podłączony do mostu TP-Linka, który odpowiada za internet w magazynie. Tam idzie przewód, tamtędy i na zewnątrz. A drugi zasilacz to jest właśnie ten, do tego access pointa. Czyli internet przychodzi ze switcha, przychodzi zasilanie i wychodzi skrętka, zarobione są końcówki i wychodzi to dalej w korytkach. To są zasilacze właśnie do tych anten. Są to zasilacze POE pasywne, pasywne POE, 24 V. Nie miałem gdzie tego zamontować, bo jak miałem jeden zasilacz, to tylko przyczepiłem. Dwa mi się nie mieściło, więc kupiłem półkę do szafy rack, tym razem na 1U. Ta jest na 2U, tą kupiłem na 1U, to przykręciłem. I tutaj sobie uporządkowałem ładnie, czyli tutaj mamy dwa zasilacze, plus mamy tutaj zasilacz do serwera NAS. Wszystko jest pod switchem, kable są krótkie, patchcoldy wpięte. Ta półka została tak jak była. Trochę to oczyściłem to wszystko, bo było trochę syfu. Router mobilnego przeniosłem stąd. No i tyle.
Dobra, więc teraz ostatnią rzecz wam pokażę, skrzynkę w warsztacie i to będzie koniec. Dobra, więc pokażę wam ostatnią rzecz, jaka się pozmieniała w mojej sieci LAN. Czy mamy tutaj skrzynkę na switch i na router. Wcześniej switch i router były na wierzchu, ale niestety wszystko się brudziło, więc wymyśliłem taką skrzynkę. To jest skrzynka stara. Ta skrzynka była zdemontowana ze starego samochodu ciężarowego, starej naczepy, bo tam była właśnie potrzebna. Skrzynka była cała zardzewiała, wszędzie była rdza, się farba uszczyła, więc obczyściłem tą skrzynkę i pomalowałem na biało. Tutaj od góry wywierciłem dziurę na przewody. W środku wygląda w taki sposób, że mamy switch 8-voltowy linkowy. Przychodzi internet z szafy na górze i się rozprowadza na wszystkie gniazda tu w warsztacie. Dodatkowo mamy kolejny access point TP-Linka. Ten access point jest tak luzem włożony, tak samo ten switch. Chodzi o to, żeby tylko się to trzymało, żeby to nie wypadało. I teraz można zamknąć. Jeżeli chodzi o skrzynkę, to nie osłabia ona bardzo zasięgu. Metalowe skrzynki osłabiają, ale zasięg nie jest jakiś gorszy, więc to nie przeszkadza. Więc dobra, to by było chyba na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.